Mandalorian, sezon trzeci, odcinek pierwszy i drugi. Moje pierwsze wrażenia, no, jeśli chodzi o drugi odcinek pierwsze wrażenia, no bo pierwszy był tydzień temu. Tak czy siak, zapraszam serdecznie. My tu gadu gadu raz na tydzień lub na dwa tygodnie o kolejnych odcinkach The Last of Us, a tymczasem po cichutku Pedro Pascal wkracza na serialową scenę, no z kolejnym swoim dziełem i z kolejnymi swoimi przygodami, kiedy to gra bohatera, który chroni jakąś niewinną, mniejszą od siebie dziecięcą postać. Innymi słowy Mandalorian sezon trzeci i mamy Dindreaina Din. Jarina, zawsze mam problem z tym, żeby wymówić imię i nazwisko tego bohatera. Mando po prostu oraz oczywiście nieodłączny z Mando grogu. Od razu uwaga na start. Mando ma trzy sezony. Teraz znaczy się leci sezon trzeci, ale jeśli przeoczyliście księgę Boba Fetta, to musicie to koniecznie nadrobić, ponieważ będziecie totalnie w trzecim sezonie zagubieni. Nie będziecie wiedzieli skąd, kto, gdzie i dlaczego. Boba Fetta, Boba Fett jest tak naprawdę Mando część 2 i 1, 2 szczególnie dwa ostatnie odcinki bo pierwsze cztery to jest historia Boba Fetta ale spokojnie doczekacie się Mando i tak jak powiedziałem, musicie obejrzeć by zrozumieć co się stało między pierwszym a drugim sezonem Mando dlaczego jakby pozycja wyjściowa naszych bohaterów jest taka a nie inna bo jeśli nie obejrzliście księgi Boba Fetta tak jak już wspomniałem będziecie po prostu zgubieni także kto nie obejrzał, do nadrobienia. Na no, ci, którzy obejrzeli albo ich to nie interesuje, po prostu z marszu idą do trzeciego sezonu Mando, no to tutaj moje pierwsze wrażenia. I muszę Wam powiedzieć, że, no, ale po kolei. Pierwszy odcinek totalnie mnie odrzucił. Być może tyle czasu minęło pomiędzy drugim a trzecim sezonem, że moje oczekiwania generalnie co do dzieł popkultury, jakim są seriale, moje oczekiwania wobec Gwiezdnych wojen, szczególnie po Andorze, zdecydowanie wzrosły i nie zadowalam się już tym, co dostarczano mi kiedyś. Ja się pierwszym sezonie Mandalorianina bawiłem bardzo dobrze, drugi sezon uważam też za całkiem fajny, ciekawy, nie był to zmarnowany dla mnie czas. Natomiast tak jak już zauważyliście, od trzeciego odcinka się trochę odbiłem. Nudno, mdło, bez wciągnięcia mnie w tą fabułę, którą tu my rozpoczynamy. Mam generalnie taki duży, generalny problem z kolejnymi sezonami Mando. Otóż wydaje mi się, że na początku historia Mando i Grogu rozpisana była na dwa sezony. Okazało się jednak marketingowo, że Grogu jest tak popularną postacią, że odcięcie go, zostawienie go tam, gdzie Mando go dowiózł na koniec drugiego sezonu, jest bezsensowne z punktu widzenia marketingowego, a więc z punktu widzenia zarabianych pieniędzy, więc trzeba Grogu z powrotem do tego serialu przywrócić i do tego właśnie służy m.in. księga Boba Fetta i te przygody, w których w tym piątym i szóstym odcinku że Boba Fetta, że głównym bohaterem tak naprawdę jest tam Mando. I tam właśnie Grogu powraca do Mando i dlatego w trzecim sezonie znowu są razem. Wydaje mi się to zabieg sztuczny. Ja rozumiem, że wiele osób uwielbia tą postać i cieszy się z tego, że ta postać znowu jest na ekranie, ale to mm, z Stawia znak zapytania wobec sensu całego pierwszego i drugiego sezonu. E, rozumiem, że to da się obronić, i, i to da się wytłumaczyć, że po prostu Mando tak się przywiązał do Grogu, Grogu tak się przywiązał do Mando, że oni potrafią już sobie świata poza sobą nie widzą, są dla siebie najbliższymi osobami, dlatego chcą przeżywać dalej swoje wspólne przygody. Ale nie bardzo mi to pasuje. Jednak jest to postać dorosła i postać dziecięca, mimo że z innej rasy. I to e, o, e, dziecięcych. Osobowości dziecięcej, dziecięcym zachowaniu, zawsze będzie więc, to nie, będzie równorzędni, to nie będą równorzędni partnerzy, równorzędni historii. To jest zupełnie inaczej niż w The Last of Us, kiedy Ellie i Joy, tak na, Joel, tak naprawdę są w pewien sposób równorzędnymi bohaterami. Tutaj Grogu zawsze będzie do czapkę do Mando, zawsze. Będzie ze względu na to, że jest wciąż dzieckiem, nie będzie mógł przejawiać tyle inicjatywy, nie może być. Znaczy, może przy kreatywnych stażystach, oczywiście, wszystko jest możliwe, ale generalnie zawsze to będzie w moim odczuciu troszkę postać taka dodatkowa, a nie pełnoprawa, pełnoprawna para bohaterów, takie w jakiś sposób nawet obciążenie dla Mando i ograniczenie dla szczenarzystów, że nie mogą go posłać w różne inne ciekawe przygody, bo trzeba mieć ciągle z tyłu głowy, że tam gdzieś to Grogu jest, jego trzeba dopasować do tej historii i tak dalej. Także o ile podoba mi się postać Grogu, o ile powrót Grogu do tego serialu, no smakuje mi jakimś takim nagłą zmianą wolty jeśli chodzi o pomysł twórców na całość na mando moim zdaniem na początku tak to nie miało wyglądać po drugim sezonie grogą mieliśmy zostawić w miejscu dokąd został zawieziony i w związku z tym że grogo tutaj jest to już mi to troszkę zgrzyta dodatkowo e, nie przekonuje mnie na razie ale zobaczymy jak to się rozwinie ten pojawiający się na starcie przynajmniej na poziomie pierwszego odcinka bo drugi odcinek troszkę inaczej poustawiał reflektory ważnych wydarzeń, ważnych postaci w tym, w tym sezonie. Natomiast na poziomie pierwszego odcinka wydawało się, że głównym, główną historią tego sezonu będzie chęć odkupienia. Din Djarin, Djarin ma problem z tym, że złamał przykazania tej swojej sekty Mandalorian, że z Jochem w obecności innych, w związku z tym musi się odkupić. Bo jest... No jest wyrzutkiem w tej społeczności. No i wydawało się, że cały ten sezon będzie właśnie opierał się na tym, że będziemy widzieli historię, jak to mando będzie starał się dostąpić odkupienia. Eee, I to może by było ciekawe, ale generalnie nie porywające, dla mnie przynajmniej. Co potem mamy w pierwszym odcinku? Wracamy na starą, znaną od początku planetę. Nasz bohater spotyka się ze swoim starym przyjacielem, czyli Graf Cargon, który jest teraz administratorem tej planety, którą to wyzwalaliśmy spod okupacji sił poimperialnych w pierwszym sezonie. Ta planeta, właściwie ta miejscowość się rozwija. Jest tam kilka scen, ponieważ okazuje się, że generalnie mando poszukuje ostatecznym, w ostatecznym skrócie elementów, części zamiennych do robota, który tu został, zniszczony, został zniszczony, jeśli dobrze pamiętam, w drugim sezonie, ponieważ chce go wziąć ze sobą, on ma mu pomóc w poszukiwaniu miejsca na planecie rodzinnej Mandalorian, gdzie ma dostąpić tego odkupienia. Skracam. I całe te sceny na tej planecie zarządzanej przez Grefa Karga są dla mnie, pachną mi bardziej, słuchajcie, takim bardzo bogatym alarmem. Ehm. Tak jak z kamerą poruszamy się po tej miejscowości i widzimy, jak ona została wzbogacona, że tam jest mnóstwo nowych osób, nowych. Domów, nowych przedsiębiorstw, handlowców. Generalnie zdecydowanie jest to renesans tej osady, tej miejscowości. To wszystko wygląda ok, ale kiedy przechodzimy na rozmowy między postaciami, między bohaterami, to naprawdę było to dla mnie sztuczne. To dla mnie był taki duży larw, szczególnie kiedy mamy do czynienia z piratami. Ciężko mi się oglądało tę scenę. To może być absolutnie subiektywne, zresztą różnie wykreowane i przedstawione. Po, rasy w świecie Gwiezdnych wojny to jest cecha charakterystyczna Gwiezdnych więc trudno by z drugiej strony na to narzekać. Poza tym to, że mamy tutaj efekty te fizyczne, praktyczne, że to nie jest CGI, mówię tutaj o rasie tych piratów, to też jest plus. A jednak w praktyce, jak moje oko bolało Oglądając te czy inne postacie, szczególnie właśnie w mieście, potem mamy całkiem ciekawą sekwencję bitwy kosmicznej pomiędzy asteroidami, pomiędzy mando a tymi piratami. To jest nawet, ok? Główny szef, i ta króciutka scena ze statkiem piratów, tym głównym. Też jest w miarę okej, okay, ale generalnie całość kompletnie mnie powaliła. Że tak naprawdę absolutnie obojętnie, bez zero emocji po tym pierwszym odcinku. Żadnych odczuć, ani pozytywnych, ani negatywnych, nie wytworzył we mnie ten pierwszy odcinek. Oprócz tego, że no, męczył mnie, męczyło mnie tak podświadomie fakt, że mamy tu Grogu, choć samą postać, tak jak powiedziałem, lubię. Lubię ją na ekranie, ale po prostu zgrzyta mi to, że ponownie ją tu mamy, bo moim zdaniem to nie tak miało wyglądać. No i ta motywacja... Która miała być motywacją Mando w całym, w całym sezonie też nie bardzo. No ale przyszedł odcinek drugi, dzisiaj zresztą, i muszę powiedzieć, że dużo, dużo lepiej. Dalej nie jest nic zachwycającego, ale w porównaniu szczególnie z pierwszym odcinkiem, nie. dużo lepiej bawiłem się na tym drugim odcinku. Absolutnie. Dalej mamy podstawowy problem logiczny. Który, którego po, który podejrzewałem, że będzie w tym sezonie, ale nie był jeszcze potwierdzony w pierwszym odcinku. Natomiast drugi odcinek nam to potwierdza. Już Wam tłumaczę o co chodzi. E, powracając do tego, w jaki sposób Mando odkupić ma swoje winy. Otóż Mando może odkupić tą swoją winę, że ściągnął hełm, jeśli dotrze na planetę, e, e, rodzinną planetę i tam wkroczy głęboko w kopalnię i odnajdzie żywą wodę. Bo to jest y, wielka podróż i wejście, zanurzenie się w tę żywą wodę, odkupi jego winy. Jakiekolwiek by one nie były. Bo that's the way, tak? Dobrze pamiętam? That's the way. Fuh, wróć. This is the way? This is the way, prawda? Ach, no dobra. Okej, okay, jedziemy dalej. No więc, y, jeśli przyjmiemy, że ta planeta jest zniszczona po mordowaniu imperialnym, imperium ukarało Mandalorian. Ponieważ Mandalorianie nie chcieli ich słuchać, i tak dalej, i tak dalej. Planeta jest zniszczona, więc dotarcie na tą planetę jest wyzwaniem. Znalezienie tych kopalń jest wyzwaniem, i odnalezienie potem tej żywej wody pod kopalniami, to jest wyzwanie. Ale zauważcie, że to jest tradycja szukania odkupienia w tej żywej wodzie, a więc tradycja powstała dziesiątki, jeśli nie setki lat wcześniej, kiedy Mandalorian jako planeta istniała, była swobodnie dostępna dla wszystkich. Mandalorian, właśnie. Więc jakimże wyzwaniem było dla nich dziesiątki czy setki lat temu dotarcie do swojej rodzinną planety i zanurzenie się w tej żywej wodzie? Żadnym wyzwaniem, żadnym osiągnięciem. Jak zatem mogło to być zapisane w ich księgach, czy w ich pamięci przenoszonej przez osoby na osobę? Jak to mogło być zapisane jako sposób na odkupienie każdego zła, którego się dopuścił ten czy inny przedstawiciel ich sekty? Przecież to było po prostu budzę się rano, ubieram się w ciuchy, idę do żywej wody i odkupienie gotowe? No właśnie, to jest podstawowy problem logiczny, że na poziomie historii tu i teraz, kiedy dostęp do tej planety jest ciężki, tak, to jest rodzaj jakiegoś wyzwania, jeśli podołasz temu wyzwaniu, twoje winy są odkupione. Ale ta tradycja powstała dawno, dawno wcześniej, kiedy to było po prostu jeden spacer, korzystam i cześć. Rozumiecie ten brak logiki w tym całym podstawowym em, pomyśle na to, gdzie i jak mandaleriani Mando ma dostąpić odkupienia? Niemniej jednak, trafiamy tutaj w drugim odcinku na planetę i znowu tam jest trochę błędów logicznych, że skoro planeta została tak potężnie zbombardowana, a jednak są tam całkiem spore ruiny, pozostałości miasta właściwie oddzielone od powierzchni kilkoma metrami, kilkoma metrami ziemi właściwie nie uległy zniszczeniu, raczej to wygląda, całe te podziemne miasta, potem kopalnie raczej wyglądają, no opuszczone i nieużytkowane o wielu lat, a nie zniszczone bombardowaniem imperialnym. Ale możecie uznać, że się cierpię. Tak czy siak, pomimo tych minusów, które są dla mnie błędami logicznymi łatwymi do wyeliminowania, muszę przyznać, że. Pięknie to wygląda, Po cały czas serial, na no jakbym na niego nie narzekał albo nie wypunktowywał błędów fabularnych, to on wygląda przepięknie. Te szerokie kadry, pejzaże, kiedy Mando leci statkiem przez te czy inne krainy, tak jak i w pierwszym, drugim sezonie, tutaj wciąż jest na bardzo dobrym poziomie. Kiedy schodzimy do tych kopalń, kiedy poznajemy tą rzeczywistość tego zniszczonego czy też opuszczonego miasta, stolicy, to wszystko wygląda naprawdę wiarygodnie i to wygląda naprawdę fajnie. Przeciwnik, na którego się Mando, Mando napatoczy, na też jest bardzo ciekawy, bardzo mi się spodobał i był naprawdę mroczny. Przez moment zabrzmiało to trochę, wyglądało i zabrzmiało, pachniało klimatem nawet takim troszkę horrorowym, troszkę hmm, z filmem grozy. Bardziej mi się skojarzyły te sceny. Ja kompletnie te istoty nie kojarzę, nie pamiętam, nie wiem czy gdziekolwiek wcześniej się pojawiła, ale to było naprawdę przerażające. No, oczywiście mówimy tutaj o Gwiezdnych Wojnach. Nie mówię to, że to był jakiś horror, ale naprawdę to były fajne sceny. Potem na scenę drugiego odcinka wkracza Bokatan, Chris, czyli grane przez Kate Sackow. Była, była władczyni Mandalorian, Mandalorian, właściwie, przepraszam, liderka Mandalorian, tak, i władczyni tego, tej planety. Bardzo krótko, zanim została ona zniszczona. Wiemy, że jej poglądy na temat tego, co powinien robić Mando, są zupełnie inne niż przedstawicieli jego sekty, ale generalnie ona tu mu pomaga i generalnie coraz bardziej lubi tą postać. Ona dalej ma bezsensowne wstawki fabularne. Zarówno w pierwszym w i drugim sezonie są sceny, w którym ona siedzi w zupełnie opuszczonej sali tronowej, tak jakby siedziała tam non-stop cały czas. Zauważcie, że tej sali tronowej nie da się wejść z innych pokoi, To nie jest tak, że ona weszła ze swoich pokoi do sali tronowej i sobie siedzi czeka na mm, wizytę kogoś. Nie, ona tam siedzi cały czas. W ogóle generalnie tak się zamków i nie projektuje. Że władca musi mieć bardzo bliski dostęp. To Goście, to petenci, mają iść długą, drogą trasą do tego tronu i nabrać pokory i przerażenia, z jaką potęgą mają do czynienia, kiedy zbliżają się do tronu, gdzie siedzi władca albo władczyni. Ten władca lub władczyni muszą do tego tronu mieć bliską trasę, bo oni mają się nie przemęczać. To nie oni mają być oni śmieleni tym widokiem sali tronowej, tylko pozostali. Dla nich to być wygoda, mają być raz na miejscu. No i żaden władca nie siedzi cały czas na swoim tronie, oczekując, czy ktoś się pojawi dniami i nocami. A tak to wygląda, kiedy widzimy Bokatan w pierwszym i drugim odcinku. Więc tutaj znowu fabularne, nie bardzo. Ale generalnie ta postać bardzo mi się podoba. Jest fajnie zagrywana. Jest taka naprawdę mm, fajnie się... Yy, przepraszam was bardzo. Fajnie się ogląda na ekranie i stanowił fajny duet. Ma fajny duet z Dean Ja bym bardziej wolał ten duet jako duet taki fabularny, duet przygodowy, bo to są dwie równorzędne, uzupełniające się postacie. A nie Grogu z całą miłością mają do tej postaci. Absolutnie. Tak jak mówiłem, tutaj się powtarzam, Grogu jest dla mnie troszkę na doczepkę chociaż teraz jest fajny i dalej, tutaj w tym drugim odcinku, grogu ma jakąś rolę do spełnienia. Nie jest tylko dodatkiem do mando. Fajnie. Fajnie, że to zrobili. E, dalej są pewne, znowu, znowu widzicie, jednak wyłapuje ciągle takie głupotki. E, grogu lata na tym swoim e, półjajcu, za przepraszam, w skorupce jajka. ok, Ale w pewnym momencie, na potrzeby tylko fabularne, on już na tego, z, te, z tego swojego nośnika lewitacyjnego nie korzysta. Gdyby cały czas siedział w tym nośniku lewitacyjnym, mógł spokojnie podlecieć do pewnego miejsca i nacisnąć przycisk. I to by zdecydowanie pospieszyło całą akcję. Ale on akurat na potrzeby tej konkretnej sceny nie jest w tym pojemniku lewitacyjnym, więc nie może się dostać do tego, do tego przycisku. W związku z tym są problemy i sytuacja się utrudnia, fabularnie się zagęszcza zamiast być rozwiązaną. Dlaczego w tym momencie nie skorzystał? Co więcej, uciekając z tego miejsca, on znowu korzysta z tego pojemnika lewitującego, więc Jaki jest sens, że w tym momencie zszedł z tego pewnika? Tylko taki chyba, że to pasowało scenarzystom, żebyśmy umotywowali, dlaczego nie udaje mu się zrobić to, co chce zrobić. Mówię tu o grogu. No okej. Okay. Dalej, w podsumowaniu drugi odcinek. Bardzo fajny. Eee, bardzo pokazujący też, że Mando nie jest idealny. Nie jest ani idealnym bojownikiem, ani nie jest super inteligentny. Zobaczycie scenę, kiedy będzie zanurzał się w, w tych żywych wodach. Eee, bo to też jest głupotat, jego to doprowadziło do sytuacji końcowej. I eee, to jest fajnie, fajnie, że Bohater ma jakieś ułomności. fajnie jest one pokazywane. Fajny jest kontrast tego, jak tym mieczem, nie przepraszam, nie pamiętam tych nazw, ale ten Dark Cyber, generalnie, ten taki ciemny, mroczny miecz, który znamy już z poprzedniego sezonu, eee, jak nim walczy Mando, a jak nim walczy Bokatan. Zupełnie inaczej, widać wyraźnie, że Bokatan doskonale umie nim walczyć, natomiast E, Mando cały czas się zmaga z siłą tego miecza. Nie potrafi do końca. Nie jest z nim synchronizowany, że się tak wyrażę. I to, to są fajne smaczki, które wypływają. W podsumowaniu. Pierwszy odcinek? Mm, nie. Nie jest to dobry pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek ma nas zakręcić do oglądania dalej. To to, pierwszy odcinek tego nie robi. Natomiast drugi odcinek? Dużo lepiej. Dalej nie rewelacyjnie, ale jest dużo lepiej, dużo ciekawiej. Co więcej? Teoretycznie. Co dalej w tym serialu? Bo tak jak mówiłem przy omawianiu pierwszego odcinka, wydawało mi się, że to będzie główny cel w tym serialu Mando odnaleźć odkupienie. No ale finał drugiego odcinka sugeruje nam, że on to odkupienie już znalazł. Mamy jeszcze co najmniej kilka odcinków do obejrzenia, więc co dalej? Być może będziemy dalej penetrowali w wątek odzyskiwania przez Mandalorian swojej planety i tego zjednoczenia Mandalorian. Byłoby to ciekawe, z chęcią to zobaczył, zawsze wszystko rozbija się o to, jak zostanie to zrealizowane. No i zobaczymy, jak bardzo grogu stanie się Mandalorianinem, bo, widać wyraźnie, że tutaj Mando postanowił go jakby szkolić na Mandalorianie. Koncept dosyć pokraczny dla mnie, ale ja nie jestem super ekspertem od Gwiezdnych wojen. Być może już takie wydarzenia miały miejsce, że inne niehumanoidalne, niepodobne do ludzi rasy również zostawały mandaloryniami. No, w pierwszym skojarzeniu to wszyscy są, mandalorianie są ludźmi, jeśli chodzi o gatunek, no ale być może byli jacyś inni. Ja nie znam, co nie oznacza, że tak nie było. Dalej, grogł jako mandalorianin? No zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, to wszystko jeśli chodzi o pierwsze i dwa odcinki, także generalnie pierwszy odcinek to byłby nawet kciuk w dół. Drugi odcinek to jest kciuk w, gdur, w górę, częściowo dlatego, że jest fajnie, częściowo w kontraście do pierwszego odcinka. Zapraszam na inne rzeczy na moim kanale i już za chwilę będę też wrzucał podsumowania miesięczne, więc za luty i za marzec dostaniecie wszystkie filmy, seriale, gry planszowe, komputerowe i książki, które miałem okazję ogrywać. No i jak zawsze, tradycyjnie kończę tą samą formułką, co zwykle, trzymajcie się ciepło, i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.